Cześć wszystkim, tutaj Tuśka. Witam w kolejnym odcinku Od Zera do Milionera. Widzę, że Saszka przyniosła nam jakiś cudny prezent, więc zaraz zobaczymy, czy jest to coś wartościowego. Ale cokolwiek to nie było, by nie było, to myślę, że będzie to bardzo fajne. Cieszę się, że moje zwierzaki przynoszą mi prezenty. Są bardzo kochane. Może to być nawet piłeczka za 5 simolonów. Na szybko tylko zajmę się ogrodem i pobawię się z naszymi zwierzakami. Bo widzę, że trzeba opryskać rośliny. Więc wolę, żeby były w lepszym stanie. Skrzypce! Za 425. O, kochana Saszka. Nie wiem, czy tu gdzieś coś nie urosło. Ale chyba nie. Chyba wszystko mamy zebrane. Wszystko mamy podlane. Nie, jest coś. A, faktycznie. Boże, tego nigdy nie widać. Dobra, zbierzemy to wszystko. Zapomniałam, że ta druga połowa to wyrosła troszkę później i myślę, że pobawimy się troszkę z Saszką. Czy właśnie mi ptak przefrunął przed kamerą? Czy coś dziwnego się stało? Oj, dobra. Wygłoś kazanie o jedzeniu kupy. Sprzątniem od razu kuwetę. O. Zobaczmy. Opiekam zwierzakiem. Nie. Przyjazne. Obdarz wyjątkowymi całusami. Jeszcze tego nie widziałam. Muszę to zobaczyć. Uwaga, będą wyjątkowe całusy. Jeny. Cudne. Kochana Saszka. Troszkę też się pobawimy ze smrodkiem, żeby on nie ucierpiał. Podrapiemy po ulubionym. O! Lubią się! Cudownie! No. Chyba jednak. Kurczę, chciałabym, żebym miała w przyszłości. Gdzie to jest? Chciałabym, żeby w przyszłości miała szczeniaki, ale na razie jeszcze nie. A boję się, że się troszkę męczy. Pobawimy się chyba piłeczką. Chyba, że nasz zwierzak chce spać. Mamy całe tu podwórko do rzucania, a będziemy rzucać w małym pokoiku. O, nie wiem, o co chodzi. A czemu jestem spięta? A. O, przyniosłe. Kochany. I goni własny ogon. No nie mogę. No ten dodatek to jest coś cudownego. Myślę, że zanim zacznę pracę. A czemu nie mogę? Aha, jestem zbyt spięta. Więc zjedzmy jeszcze jakąś kanapeczkę. Ale nawet nie mam teraz. Udaj, że rzucasz piłkę. Bo wcześniej wyskakiwało coś takiego, że mogę. No poprosić zwierzaka o to. Wyprowadź. Nie, to na spacer. Poprosić zwierzaka o to, żeby no, spółkował z innym zwierzakiem, ale widzę, że tego nie ma już. Chyba, że no, nie ma w pobliżu jakiegoś partnera odpowiedniego. Ale myślę, że w przyszłości się tym zajmiemy. O! To nasza współpracownica. Więc dobra, nasze potrzeby są już w dobrym stanie. Ostatni obraz namalujemy i sprzedamy to. Nie płótno. Stojaczek na obrazy. To będzie taki ostatni obraz w hołdzie tym wszystkim namalowanym i sprzedanym obrazom. Żeby zarobić pieniądze na szybko i będę mogła się zająć moją kliniką.
Ale chociaż teraz już ładnie maluję. Chociaż jakoś to wygląda. Ale też właściwie nie wiem, co to jest. Albo jeszcze nie wiem. Jakaś martwa natura. Chyba tak. Dobra, więc... Oj, dobra. Sprzedamy sztalugę. Tak, tak to się nazywa. Otworzę to. Dobra, mam. A, to mogę jeszcze sprzedać. Za 1630. I myślę, że teraz... Zobaczmy jak... Dobra, tu mamy 3000. I nie będę już dawać z funduszy rodziny. Od dzisiaj zbieramy na wymarzony dom w końcu. Kosztuje on chyba 70... ileś tysięcy. Na pewno powyżej 70 tysięcy. Więc myślę, że uzbieramy 80 tysięcy i będziemy mogli się wyprowadzić. Nie będę chyba sprzedawać kliniki, tylko po prostu zarobię. A, nie otworzę jej dzisiaj, bo już jestem zmęczona. Dobra, więc wykąpię się szybko. I nie wiem, czy tu nie kupić prysznica, ale no... Za mało tu miejsca. Przydałoby się powiększyć tą łazienkę. Ale dobra. Wziąłem kąpiel... A, kąpiel z bąbelkami wziąłem. Nie, SMS-y. SMS-y. Znowu nie włączyłam dźwięku. I jeszcze Katarina do nas dzwoni. Katarina, którą ostatnio cały czas domu pozbawiam. Ale no, nie, nic nie poradzę na to, że okolica, w której mieszka, jest taka piękna. Ale nie martwcie się. Tutaj w tym let's playu, w tej serii, nie będę usuwać jej domu, bo jest ona naszym stałym klientem, jakby nie patrzeć. I szkoda by było się jej pozbywać. A Smrodek ma w domu piękne łóżeczko, ale nie, musi wybrać ławkę w parku i na niej spać. Ale jest słodki. No cudak mały. Najchętniej bym miała takiego pieska i duże łóżko. Właśnie zastanawiam się, czy jak Sims jest... czy jak jest jeden Sim i mamy podwójne łóżko, czy pies może z nami spać? Jeszcze tego nie widziałam i może nawet tak nie można, bo kurczę, bo wtedy drugi Sim nie mógłby się dostać do łóżka. Ale to by było cudne. Chciałabym pospać z takim fajnym pieskiem. Z taką małą Saszką. No, mała to ona w sumie nie jest. Dobra. 4:30, czas wstawać. Czas wstawać i coś zjeść. No tak, i czas podlać ogródek. I tak nigdy się chyba nie zabiorę za otworzenie tej kliniki. O, dobra. Nie! Czemu nie mogę wyrzucić? O, dobra. O, jeszcze to nam się zepsuło. Dobrze by było, jakbyśmy się pobawili z naszym pieskiem. Więc jeszcze troszkę z nim... znaczy z nim, z nią. Porzucamy troszkę piłeczką. Ale może lepiej... O! O. Może się w końcu nauczy łapać. O! Ale jakie minki przy tym robi. O, ja się znowu denerwuję przez to. Nie ma co się denerwować. Saszka się w końcu nauczy. Dobra, więc wytrzyjmy. I otwórzmy od razu naszą klinikę. I myślę, że zacznę też... Nie, już nie rzucamy piłeczki. Starczy. I od razu wyślemy ją na szkolenie. No i super. Powitamy pacjenta ciepło.
I się od razu nim zajmiemy. Dobra, i to będzie trzeci nasz pacjent, więc nie będę wpuszczała nowych. A proszę, ona się nim już zajęła. Przydałoby nam się teraz... W takim razie przydałby nam się kolejny pokój. Więc mogę powitać kolejnych pacjentów. Co? Ale wziął mnie, wpuszczę, już mam czterech. Kurde, naprawdę nam dobrze idzie. Ojej, no będę musiała to rozbudować. Kolejny pokój muszę zbudować, bo... Tak, to ja długo nie pociągnę. Zrobię jeszcze jakiś przysmak przez ten czas, no bo i tak z tyłu jest zajęty. A, jeszcze coś sprawdzę. Tak, wszystko wzrosło. Bo w poprzednim odcinku nie byłam pewna, czy umiejętności naszej pracownicy wzrosną. Znaczy, czy jeden pasek wzrośnie, czy większość, czy te wszystkie rzeczy wzrosną. Ale wszystkie te umiejętności ważne do tej pracy wzrosły. Więc myślę, że jak zacznę następny dzień w klinice, będę mogła ją awansować. No bo już będzie miała większe umiejętności i... No i głupio by było, jakby zarabiała... No, nieodpowiednie pieniądze do swoich kwalifikacji. Szybciej, proszę, szybciej to wytwarzaj. Dobra. To możemy sprzedać. Piłeczkę możemy położyć. Napełnimy miskę naszym zwierzakom. I tu wytrzemy. A ona go cały czas uspokaja. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś błąd czy coś. Wtedy to nie powiem, żebym się nie zdenerwowała. No, wszyscy muszą czekać. Niedobrze, niedobrze dzisiaj. Jedyne, co mogę zrobić, to podlać rośliny, bo... Ona go cały czas uspokaja. Czyli jednak będę musiała przelać pieniądze, bo... No nie stać mnie. Nie będzie mnie stać na dobudowanie nowego pokoju. A akurat mamy te 3000. Dobra. Dzisiejszy dzień jakaś porażka, bo ona nic nie zrobiła. Na minusie dzisiaj jesteśmy. A ona go dalej uspokaja. Wydaje mi się, że to jest jakiś błąd, bo to... Wyproś? A nie, dobra. Dobra, już myślałam, że mi umrą czy coś. Na szczęście nie. Zaraz to naprawimy. Zaraz będę miała następny pokój. To trzeba gdzieś przenieść. Tego się na pewno nie będę jeszcze pozbywać. To nam zbyt dużo pieniędzy daje. Może tak spojrzymy. Oj, owoce nam urosły. Ale i tak na razie nie będziemy ich też jeszcze... O. Myślałam, że się tak nie da. Lepiej będzie, jak będą wszystkie koło siebie, bo łatwiej im będzie je zebrać. No i super. Więc w takim razie muszę przesłać z funduszów rodziny 3000. Dobra. Powieli mi ten... Niewystarczające fundusze. Kurczę, ile to... Ciekawe, ile to kosztuje. Nawet nie wiem. Dobra, to zrobimy inaczej. Najwyżej ten nowy pokój będzie mniejszy. To jeszcze troszkę weźmiemy do tyłu. A, no tak, jeszcze ten stół trzeba będzie kupić. Czy ja mam tu takie same produkty? Tak, takie same są.
światełko. O, ile mi brakuje? A to 4000 kosztuje przecież. A, za mało miejsca. A tutaj drzwi będą przeszkadzać. Dobra, więc tam się jeszcze trochę tak. Akurat! Ale i tak prześlemy jeszcze jakieś 400. Więc tyle z naszego zbierania na dom wychodzi na to. Ile kosztuje to okno? 240, dobra. Dajmy tu chociaż krzesełko. Bo na resztę i tak nas nie stać. O kurczę. O, okej. A, jeszcze dach tu trzeba zrobić. Ajajaj. No i nie stać mnie na to. Stać mi chociaż na to, żeby tu pomalować. To mi kosztuje 0. I tego już w takim razie nie będę przesuwała. Dobra. I tak to musi na razie wyglądać. No, już myślałam, że sobie dom będę mogła kupić niedługo. Ale się chyba przeliczyłam. A gdzie jest Smrodek? Smrodek chyba nie lubi siedzieć w domu. Znaczy, no, nie przepadał, sama takie cechy mu dałam. Duża kupa. Super. Ale czemu akurat przed samymi drzwiami? Też jest tu tyle miejsca, ale nie. Kupę, znaczy klocka trzeba postawić przed samymi drzwiami. Talerza też nie... Aj. Więc troszkę zajmijmy się naszym zwierzaczkiem. Chociaż Saszka jest w domu. A i chyba Smrodek do nas biegnie. No, przybiegł do nas. Oj. Podjadał jedzenie. Ale zgaduję, że to było jedzenie, które w parku się znajduje. Smrodkiem też się zajmiemy. Wyjątkowa więź. A! O, nie dałam mu zrobić kupy. Dobra. Jeszcze skorzystam. I spróbuję na nowo. Stigal miłości, świetnie. Na nowo otworzę klinikę. I pochwalę. Może to coś da? A, ja awansuję ją, tak jak mówiłam. Dobra. I tu od razu nie będziemy wpuszczać, bo widzę, że tu mam jakiegoś brudaska małego. Powitamy pacjenta ciepło. Jeśli się ruszę, tak. I ciekawe, czy to ja rozpocznę za... Nie. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś błąd, nie będę musiała jej zwolnić czy coś, bo... Ale no nie, no przecież widziałam jak ten, jak leczy pacjentów, więc nie wiem o co chodzi. Muszę mu przydzielić zadanie? Obowiązki. Nie, no jest dobrze wszystko. Aha, dobra. Zajmę się zwierzakiem naszym. Co tam jest? Wygląda ok. Czysty nos, zdrowa skóra. Zaraz wyjdzie na to, że on jest zdrowy.
Zbadaj uszy. Zdrowy zwierzak! Dobra, damy mu szczepionkę. A, i teraz widzę, że ona leczy. Dobra, czyli jest ok. Czyli będę wpuszczać nowych klientów. Przy okazji posprzątam. Zastanawiam się, co trzeba zrobić, żeby dostać 5 gwiazdek. Mamy nowego klienta. Powitaj pacjenta ciepło. Dobra, i tutaj też zamknę już to. Żeby więcej mi się tu nie pchało ludzi. A jeszcze raz widzę, że go tutaj bierze. No, kurczę, nie wiem, co się dzieje. Powitaj pacjenta ciepło. A, potrzeby nam spadły, więc to też będzie nasz ostatni pacjent. Kogo tutaj mamy? Cezara. No, Cezary jest na pewno chory. Dobra, badanie. Obejrzymy skórę. I zmierzymy temperaturę. Od razu też uspokoimy go. Obejrzymy kartę. O, przyspieszenie mi się zadziało. Czy ona go wreszcie wyleczyła? Tak, dostałam pieniądze, czyli go wyleczyła. Dobra, zajmijmy się naszym pacjentem. Zbadamy uszy. I zbadamy oczy. I to chyba będzie ok. Matko, ale pchły po nim skaczą. Nuklearny nos! Dobra, i ona się zajmuje naszym ostatnim pacjentem. Czyli ja mogę tutaj powycierać. I czy mogę ją od razu... opłać szkolenie. Standardowe szkolenie. Dobra, i wyślemy ją na kolejne szkolenie w takim razie. Dobra. I możemy zamknąć. Za dużo nie zarobiliśmy, bo wiadomo, trzeba trochę inwestować w naszego pracownika. Ale jest ok. Mam nadzieję, że niedługo wrócimy do naszych 4 gwiazdek. Bo... jak ona tam... Tak, dużo bardziej wzrosły jej umiejętności. Więc będziemy w nią na pewno inwestować. Jeśli to ma polepszyć naszą pracę. Gdzie jest sprawie? Jest tutaj? A, jest! Myślałam, że cały dzień poza domem był. Czy obudziłam się dlatego, że śmierdzę? Ale chyba tak. Nie, kochane zwierzaczki. Dobra, więc wykąpię się i pójdę spać. O, dobra, super. Śmiesznie to wygląda, jak taki mały zwierzak leży na takim wielkim leżaku. No i to zrobię pierwsze, jak wstanę, to posprzątamy. A tutaj nikt nic nie kupił, kurczę. Niedobrze. Zjemy kanapeczkę. Czy jak włączę radio, to oni się obudzą? Zapomniałam, że Smrodek się boi. Wyłączymy. W ogóle sprzedamy to radio. Jak fajnie skakał. No tak, straszne radio. Ale nie mogę się z tobą pobawić w ogóle. Więc ponarzekam na moje problemy. Zwierzak mnie zrozumie. I
Więc wtedy wydaje mi się, jak ona tutaj, nasza pracownica, starała się leczyć, to ona cały czas go uspokajała. Musiał być jakiś błąd, coś musiało się stać w grze, że ona ich nie leczyła. Bo teraz wszystko normalnie było. Nawet nie wiem, od czego to zależy w sumie. Dobra, troszkę się wyluzujmy z pieskiem. Obdarzmy go całusami. A gdzie on leci? Pobawi się z nami? O, smrodek, proszę, pobaw się z nami. No jak to nie mogę? Nie wiem, czy on do kupety nie chce. Dobra. Nie, chyba nie chce. A teraz się pobawi? O, super, dobra. I co, to już? Nie, jeszcze. Dobra, damy mu spokój. Ewoluujemy, podlejemy, zajmiemy się ogrodem i zbierzemy nasze plony, bo tak właściwie nie wiem, ile czasu powinno minąć, żeby to wszystko urosło. Ale wydaje mi się, że to wystarczająco już. Chyba jeden dzień? Bo wydaje mi się, że tych roślin jest teraz więcej. Więc chwała, że mamy te rośliny, bo one naprawdę, naprawdę dużo pieniędzy przynoszą. I jak już urosną, to nie zajmują aż tyle czasu jak malowanie obrazów, bo mamy tych roślin no, dużo więcej. I dużo więcej pieniędzy przynoszą. Dobra, zbierzmy cały plan. Zjedzmy dla odmiany kanapkę z serem i szynką. A tu jeszcze trzeba opryskać chyba. I co tam mam? Mamy dużo tego? 60, więc jest... O, więc jest okej, okay, jest nawet bardzo dobrze. Przelejmy to trochę, jakiś 1000 na naszą klinikę. I myślę, że skończę chociaż ten dach. Więc teraz wygląda nawet na sporą ta klinika. I myślę nawet, że nie, że przeleję całe te pieniądze, te 3000. Bo chciałabym w końcu mieć okna. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Coś takiego. Tutaj z tyłu może jeszcze nie, ale tutaj dobrze by było mieć okno. Albo może takie cienkie dać? Gdzie są te cienkie? O, są. A, tylko są te większe. Więc... Nie, czy to są... Nie, te zwykłe to są. Czy to głupio wygląda? Już sama nawet nie wiem. To już było, jakby to było dwupiętrowe, to by lepiej to wyglądało. Ale na razie takie coś zostawię. Tutaj troszkę doozdobimy to. Albo może jeszcze troszkę wydłużymy, o jeden chociaż. Zobaczymy, jak wyjdzie nam to z pieniędzmi. Tu też tak zrobimy trzy okna. Teraz tak. Ściany. Tu jest tak bardziej pod oknami. I tu też tak będzie. To też przesuniemy, żebyśmy mogli tu postawić szafki. Myślę, że no, te pomieszczenia będą takie same.
jeśli chodzi o jakiś rozkład różnych rzeczy. Albo może, nie wiem, ten stolik mógł gdzieś przenieść, a krzesło dać gdzie indziej. Bo krzesło równie dobrze tak może stać, a to może być tu w rogu. Albo dwa krzesła dać. Jedyne co zostawimy to szafki. Takie w samym miejscu będą. No i takie pierdółeczki pododajemy. Co tutaj jeszcze coś tutaj może jest. No, zapomniałam, że cheatu nie wpisałam. To zrobimy. Tutaj damy może. Od razu wezmę, biorę pakiety, bo tak będzie prościej. Co by tutaj... O, jakiś taki plakat. Bardzo pomocny. Tu to samo. 55 kosztują, a jeszcze by się przydało trochę. Tutaj to już, tutaj nic nie ma na tej ścianie. To jest tak łyso. Ale na razie też tak zostanie. Bo za dużo pieniędzy nam nie zostało. Ale już dobra. No i po raz kolejny klinika ma jakieś ręce i nogi. Tu by się przydało też mieć jakąś kanapę. Fajnie by było, jakbym miała drugi automat, bo to by też ładniej wyglądało. Ale to nie jest takie proste, jakby się wydawało. W sumie to, co zarobiliśmy z naszych roślinek, już wszystko... No to już wydaliśmy. Ale dobrze, myślę, że na dzisiaj to już wszystko. Mamy jakiś postęp. Myślę, że nawet to całkiem fajnie wygląda. Klinika jest coraz większa. Mamy coraz więcej sprzętu, będziemy potrzebowali pewnie coraz więcej pracowników. Bo mam nadzieję, że chociaż od następnego odcinka będę zbierać już na nasz wymarzony dom. Ale jak widać, wydatki na klinikę są większe i w sumie też ważniejsze. Bo no, ona jest naszym, teraz jest naszym głównym źródłem zarobku. Więc mam nadzieję, że wam się podobało i do usłyszenia następnym razem.